Zdrowia, szczególnie za chłopski rozum. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No na chłopski rozum to niedaleko pada jabłko od jabłoni. Co to znaczy? No to znaczy, że wszyscy jesteśmy napompowani genetyką i te wszystkie nasze geny, te 23 pary chromosomów, wiedzą, co się z nami dzieje, co się z nami będzie działo. Wiedzą, skąd przyszliśmy, na co zachorujemy, na co nie zachorujemy i tak dalej, i tak dalej. No i wykrywają też bandziorów. Jest to dosyć kontrowersyjne takie testowanie. Lata temu, kiedy to zaczynało się popularne, to takie zestawy próbówek, no to kosztowały $300-350. No i obiecywali, czy pokazywali, kto ile ma zawartości Amerykanina w Amerykaninie, Polaka w Polaku, Żydów, Chińczyków, Wietnamczyków i tak dalej, Indian. Śmieszne jest to, że taka reprezentantka, która Elizabeth Warren, która ona teraz startuje na prezydenturę Ameryki, ona bajki opowiadała wszystkim, że jest księżniczką amerykańską, indiańską, no i wpisywała to, że ma swoich przodków jako Indian. Później wpisywała na aplikacjach dla studentów i się dostała właśnie na podstawie pochodzenia, wpisywała do pracy na Harvard, też się dostała. No a później chciała udowodnić, zrobiła sobie taki kit i dumnie powiedziała, że ma 0,01%, czyli wychodzi na to, że to było 6 pokoleń mógł być jakiś tam babcia czy dziadek Winnetou, no ale to jest mniej niż każdy inny w Ameryce. No i teraz zamykają dużo ludzi albo co najmniej zamykają śledztwa po 30-40 latach, no bo jeżeli był jakiś tam gwałt, czy była jakaś krew i wzięli te DNA, to teraz właśnie sprawdzają je. Jak oni odkrywają te rzeczy? No odkrywają to w ten sposób, że ludzie dobrowolnie wysyłają tam, no już nie $300, nie 150, wysyłają powiedzmy 100, można takie na najtańsze te zestawy, no to są $40 i tam można zaznaczyć, tak, zgadzam się, żeby naukowcy mnie badali, tak, zgadzam się, żeby policja wiedziała o mnie, tak, zgadzam się, chcę wiedzieć, gdzie moi kuzyni mieszkają, czy moja najbliższa ta rodzina mieszka, ci, którzy również dali tą swoją ślinę, no bo to jest tak, że wysyłają ten kit, wkłada się taki malutki Q-tip, wysyła z powrotem tą ślinę, no i oni sprawdzają. No i policja teraz zaczyna wysyłać próbki i się pytają, nie widzicie tam kogoś w tym przybliżeniu? Czy są podobne wyniki? No i jak są podobne wyniki, no to prawdopodobieństwo, że to nie jest ten człowiek, no to jest tam 1 na 1 milion, 1 na 2 miliony, to są duże szanse. No i później policja zaczyna patrzeć, no tak, jeżeli taki był zaangażowany, wskazuje to na tego człowieka, no to czy był zapisany, przesłuchiwany, no i to wszystko później się zaciska. W niektórych przypadkach to aresztowali, poszli do człowieka, mówią, słuchaj, tu jest, masz jakąś tam nagrodę, tu wyślij tylko jakieś tam aplikacje, czy coś, to jest koperta. On polizał kopertę, włożył, dał im, śledzili innych, wchodzili za nimi do restauracji, on się tam napił kawy czy czegoś, zostawił te ślady, dochodziło. No ekshumacje też robili różnych zboczeńców, tak żeby tylko zamknąć sprawę. Także to jest, jest to kontrowersyjne, tak? Mówią
podpisz tutaj swoje zezwolenie. No i ludzie podbierają. Lata temu, kiedy wchodziły te zestawy, to FDA, czyli Federal Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstwa, ścigało ich bardzo, no bo te bardzo takie drogie kity, no to były popularyzowane w ten sposób, że pokażemy ci, na co możesz być chory, na co nie będziesz chory. No i FDA tłumaczyło, że to jest sprawa, powiedzmy, że to będzie sprawa jako urządzenie medyczne i nie bardzo się na nich zgadzali. To później oni się wyłączyli z tego opisywania, że to jest urządzenie medyczne, no i bardziej takie podkreślało tych przodków i pewne predyspozycje. I teraz się wzięło się za to wojsko, no wojsko CIA, wywiad i tak dalej, bo okazuje się, że no są takie dwie duże kompanie, ale jest i one mają 10 milionów, 30 milionów już tych bazy danych. Ta baza danych się robi coraz większa, coraz większa, coraz większa. No i tak jak z Google było, że Google mówiło, pokażemy ci, gdzie możesz znaleźć te informacje, no to teraz jest tak, że Google zbiera te wszystkie informacje. Wszystko to, co ludzie wrzucą do internetu, to jest to chowane. No i później cała ta ilość informacji jest wykorzystywana. No i teraz wygląda na to, że te firmy, które pokazywały, kto skąd pochodzi, z jakich rejonów świata, czy gdzie są jego przodkowie, to teraz zaczyna zbierać informacje, żeby zacząć sprzedawać. No mówią, że nie będą sprzedawać ani ubezpieczalniom, ani pracodawcom, ani policji, no ale teraz jest tak, że policji dadzą, jeżeli jest nakaz. No i wojsko się wzięło, i wywiad, i CIA, no bo mówi, że jest jakiś taki... Okazuje się, że dużo reklam jest z dużymi upustami do kupowania do tych kitów dla wojska. No i dla wojska i jest takie 23 and me, czyli 23, no to są te pary chromosomów, a druga to jest ancestry, czyli przodkowie. No i wojsko się wzięło za to i mówi, żeby jednak nie wysyłać dobrowolnie. Nie wiadomo, czy wojsko samo się nie weźmie za sprawdzanie dla tych swoich żołnierzy, poza tymi prywatnymi firmami, które tłumaczą się, że wszystkie te sprawdziany, te testy i te badania są robione w Ameryce i że nigdzie nie są wysyłane. No ale to zawsze prędzej czy później coś tam tąpnie i prędzej czy później ktoś ukradnie całą tą bazę danych. Prędzej czy później ktoś, żeby robić taniej, zacznie wysyłać to gdzieś na Filipiny czy do Tajwanu, a z Tajwanu do Chin, czy do Rosji, czy na Bliski Wschód. I CIA, FBI, wojsko zaczyna się orientować, że to, co oni robią, no bo co oni robią, no powiedzmy jak Bin Ladena, tam była ta akcja, kiedy on się ukrywał na oczach wszystkich w Pakistanie, no to jeżeli, kiedy go zlikwidowali, no to jego ciało zidentyfikowali właśnie po jego genetycznych badaniach, a w sumie porównywali je tam do jakichś kuzynów. Ten al-Baghdadi, który też był zlikwidowany w którejś z jakichś akcji, no to mieli jego DNA jeszcze sprzed 10 czy 15 lat, kiedy siedział, był złapany jako terrorysta, ale później został wypuszczony i wojsko się martwi tym, że zielone berety, powiedzmy, czy jakieś specjalne siły, które gdzieś tam jadą w świat, mogą być zidentyfikowane przez te rządy czy organizacje niedosyć przyjazne takim akcjom poprzez to, że są te dane dostępne od tych braci ciotecznych, drugich, trzecich kuzynów i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, to testowanie ma konsekwencje takie, jakie ma. I teraz właśnie
Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało, żeby wszyscy ci żołnierze i rodziny i tak dalej się powstrzymywały od tego, niezależnie od tego, jak zachęcające są warunki finansowe tych ofert. W wypadku powiedzmy Bin Ladena, to później oni jeszcze, żeby potwierdzić, to podobnie jak mówią, że żeby potwierdzić to, że tam ta rodzina mieszkała, to zorganizowali takie sztuczne szczepienia w tym rejonie. No jest to gra, jest to wojna po prostu na naszych tych komórkach ciała. Dużo wywiadowców, dużo agentów to nawet już zaczynają przestawać używać różnych cudzych imion, nazwisk i paszportów, no bo na niektórych lotniskach wymagane są podobnież badania wymazu z ust, tak? Także ten wielki brat pilnujący ogarnia coraz bardziej bezgotówkowe obroty, ślina na żądanie, kamery na ulicach, tak, także jesteśmy coraz bardziej kontrolowani ze wszystkich stron. No jeżeli to jeszcze dobre siły używają, no to można powiedzieć, jest to dobrze, no ale to jest zawsze tak, że te złe siły zawsze dochodzą do władzy, no i zawsze wykorzystują w niedobrym celu. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin dzin i do następnego codziennego filmiku.